Wiadomości z Ukrainy. Przełamanie pierwszej linii obrony Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Po tygodniach ciężkiej pracy nad rozminowywaniem, Siły Zbrojne Ukrainy przełamały pierwszą linię rosyjskiej obrony w pobliżu Zaporoża. Oświadczył o tym dowódca Grupy Operacyjno-Strategicznej Wojsk Tavria generał brygady Aleksander Tarnawski w opublikowanym wczoraj wywiadzie. Jesteśmy teraz między pierwszą a drugą linią obrony, kończąc niszczenie jednostek wroga, które zapewniają osłonę dla odwrotu wojsk rosyjskich na drugą linię obrony, powiedział Tarnawski. Zauważył, że okupanci poświęcili 60% swojego czasu i zasobów na budowę pierwszej linii obrony, a tylko 20% na drugą i trzecią linię, gdyż nie spodziewali się, że wojskom ukraińskim uda się przebić. Według niego rosyjskie wojska po prostu stały i czekały na ukraińską armię, ostrzeliwując sprzęt pociskami i dronami. Ale teraz ta bariera została pokonana, a okupanci są zmuszeni do uciekania się do manewrów, podczas gdy Ukraińcy po rozminowaniu zwrócili swoje czołgi i inne pojazdy opancerzone na pole bitwy. Wróg ściąga rezerwy nie tylko z Ukrainy, ale także z Rosji. Ale prędzej czy później Rosjanom skończą się najlepsi żołnierze. To da Ukraińcom bodziec do większego i szybszego ataku. Mamy wszystko przed sobą. Kiedy rozpoczęliśmy kontrofensywę, spędziliśmy więcej czasu niż się spodziewaliśmy na rozminowywaniu terytoriów, powiedział Tarnawski. Dodał również, że istnieje duża różnica między pierwszą a drugą linią obrony. Druga linia nie jest tak dobrze zbudowana, więc ukraińskie siły zbrojne mogą korzystać ze sprzętu. Według Tarnawskiego teraz konieczne jest skoncentrowanie się i dopilnowanie tego. Pod koniec sierpnia amerykański generał Mark Milley zasugerował, że ukraińskie wojska mogą przełamać pierwszą linię obrony rosyjskich agresorów w regionie Zaporoża. Kilka dni później poinformowano, że ukraińscy obrońcy w obwodzie chersońskim zmusili rosyjskich bojowników do wycofania się ze swoich pozycji. W tym samym czasie rosyjscy spadochroniarze uciekli z pola bitwy. Jednostki ukraińskich sił zbrojnych odepchnęły okupantów z ich pozycji w pobliżu Bachmutu. W sektorze Bachmut rosyjscy okupanci przeprowadzili wczoraj nieudane ofensywy w rejonie Kurdziumiwki na południe od Bachmut. Wróg przeprowadził również naloty w rejonach Stupoczki i Bilahora. Ostrzał artyleryjski na jeźdźcu zniszczył ponad 20 miejscowości. Poinformował o tym Pawlo Kowalczuk, rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie na Facebooku. Z kolei ukraiński obrońca, który walczy w tym rejonie frontu i prowadzi kanał Telegram, poinformował o postępach ukraińskich żołnierzy. Posuwamy się naprzód w pobliżu Kurdziumiwki, odepchnęliśmy trochę okupantów. Poinformował również o innych sukcesach sił obronnych w tym rejonie. Zniszczyliśmy skład amunicji w pobliżu Kliszczyjówki, a także w pobliżu Kurdziumiwki. Logistyka najeźdźców cierpi, podobnie jak niektórzy ranni w pobliżu Andriiwki, którzy są pilnie obserwowani przez ukraińskich snajperów. Brygada zniszczyła dwa samobieżne systemy artyleryjskie i czołg okupantów. Żołnierze kompanii systemów uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Achilles 92. Samodzielnej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy imienia wodza koszowego Iwana Sierka zniszczyli w nocy znaczną ilość sprzętu wojskowego rosyjskich okupantów. Na liście znalazły się dwa samobieżne systemy artyleryjskie MSTA-S, czołg T-80, radioelektroniczny system walki i generatory elektryczne o łącznej wartości 6,2 miliony dolarów. Służba prasowa 92. Brygady poinformowała o tym na swoim kanale Telegram, publikując wideo nakręcone przez te same bezzałogowe statki powietrzne, które zrzuciły kilka granatów przeciwpancernych na każdy z wyżej wymienionych celów. Rosjanie ostrzelali budynki mieszkalne w obwodzie Dniepropetrowskim z zestawów rakietowych ognia salwowego. 4 osoby zostały ranne. Rano Rosjanie ostrzelali wieś Oleksijówka w rejonie Nikopolskim obwodu Dniepropetrowskiego. W ataku ranne zostały 4 osoby. Poinformował o tym kanał Telegram Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Według ministerstwa Rosjanie zaatakowali Oleksijówkę z zestawów rakietowych ognia salwowego około godziny 5:25. Ostrzał uszkodził 4 budynki mieszkalne, 1 budynek niemieszkalny, 4 samochody.
Ponadto rosyjska armia ostrzelała w ciągu dnia gminy Nikopol, Marchanecka i Myriwska. Uszkodzonych zostało 14 prywatnych budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, obiekt infrastruktury, sklep, samochody i pojazdy rolnicze, a linie energetyczne została zerwana, pisze służba prasowa. W wyniku porannego ostrzału zostały ranne 4 osoby. Sytuacja w obwodzie dniepropetrowskim. Rosyjscy terroryści niemal codziennie atakują obwód dniepropetrowski z drugiej strony Dniepru. Najczęściej ostrzeliwany jest Nikopol i rejon nikopolski. Ostrzał z ciężkiej artylerii powoduje uszkodzenia i zniszczenia domów i infrastruktury w regionie.